Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj masaż, ale nie byle jaki. Masaż liftingujący. Więc zaczynamy. Masaż liftingujący. Ja go wykonuję raz dziennie, głównie wieczorem. Musimy pamiętać o tym, że najważniejsze jest to, żeby no właśnie on był wykonywany codziennie. No wtedy zobaczymy rezultaty takiego masażu. I przechodzimy już do rzeczy. Na oczyszczoną cerę nakładamy krem, który musi być nawilżający i dość tłusty, bo będziemy wykonywać ruchy na twarzy, także one muszą być dość płynne. Ja używam mojego ulubionego kremu Kiehl's. Także nakładam go na twarz. I pamiętajmy, podstawowa zasada w masażu liftingującym, to jest nawet przy właśnie nakładaniu różnego rodzaju kremów na cerę czy jakieś serum, wszystkie ruchy, które wykonujemy, muszą być od dołu do góry. Od dołu do góry. O tym musimy pamiętać. I tak też nakładam krem. Dobrze. Krem jest namożony. Możemy przejść do masażu. Każdą czynność, którą będę wykonywała, będę ją wykonywała 10 razy. Każdy ruch wykonuję 10-krotnie. Zaczynam od brody, od dołu. Od brody, mocno uciskając, kieruję swój ruch ku uszom. Mocno uciskając, rozciągając. Dobrze. 10 razy zrobione. Kolejny ruch to jest od brody ku naszym oczom. Tutaj kończymy, w tym punkcie. Musimy zakończyć nasz masaż. Czyli od brody mocno uciskamy. Naprawdę nie bójmy się tego, że powstaną nam jakieś zaczerwienienia na twarzy. Właśnie o to chodzi, żeby zaczerwienienia były. Mocno uciskamy. Dobrze. Następny ruch, jaki będziemy wykonywać, to jest ruch od nosa ku uszom. Troszeczkę jakby do góry, może bardziej nie ku uszom, tylko tutaj przy właśnie nad uszami się zatrzymujemy. Czyli wykonujemy taki łuk od nosa ku uszom, mocno uciskając. OK. I ostatni ruch, który wykonujemy, to jest takie mocne uciskanie góra-dół naszego czoła. Góra-dół. Widzicie, zaczerwienień troszeczkę powstało na mojej twarzy. Ja już jestem trochę przyzwyczajona do tego rodzaju masażu, także nie mam ich bardzo dużo. Natomiast pamiętajmy o tym, żeby nie dopuścić do tego, by powstały zmarszczki lub żeby wygładzić zmarszczki, które już mamy, właśnie taki masaż liftingujący. Polecam bardzo serdecznie Małgorzata Gosling, www.czas-seniora.pl.